Państwa w kolejnym odcinku Metal News. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony kolejnym celebrytom polskiej sceny muzycznej, którzy przenoszą się na, uwaga, metal. Pierwsza jakże znana osoba to, kto by inny, jak Maryla Rodowicz. Zmienia styl muzyki. Zapowiedziała, że odtąd będzie grać metal gotycki. Już zapowiedziała swój pierwszy utwór Niech żyje Baal, którym będzie propagować neopogańskie bóstwo Baala. No cóż, trzymamy kciuki za sukces Maryli. Powodzenia, Marylu. Tak trzymać w świecie metalowej muzyki. Kolejnym celebrytą będzie świętej pamięci Mieczysław Fog. Został po raz 19 pośmiertnie postawiony przed sądem za szerzenie herezji i apostazji w utworze Ta ostatnia niedziela. Miejmy nadzieję, że tym razem pan Mieczysław nie stawi się na rozprawę sądową. To wywołałoby wówczas aferę międzynarodową i na pewno wstrząsnęło światem metalowej muzyki. Kolejnym celebrytą polskiej sceny muzycznej, którzy przenoszą się na metal, przynajmniej taki był zamiar, będzie, a wnet jest, Grzegorz Turnau, który wystąpi na Hell Party. Ozdobi swój zespół i scenę 300 tysiącami litrów baraniej krwi. Dodatkowo nabije świński łeb na pal i będzie machał nim do publiczności. Może chociaż jego koncerty teraz będzie można oglądać, bo słuchać to nie za bardzo. Wszyscy się z tym zgodzą. Oczywiście. Mam taką nadzieję. Kolejny, jakże znany celebryta polskiej sceny muzycznej to, uwaga, Krzysztof Krawczyk, który będzie suportował koncert grupy Behemoth. Teraz aktualnie Krzysztof koncentruje się nad stworzeniem nowego death metalowego zespołu. Potrzebuje tylko gitarzysty, perkusisty, basisty i statysty. Najważniejsze w tym jest to, że sam wokalista już istnieje. A teraz coś, co na pewno zainteresuje fanów growlu. Niedługo rusza nowy teleturniej Co to za growl, w którym uczestnicy będą musieli odgadnąć tytuły najbardziej death, doom, pagan i troll metalowych utworów śpiewanych najdzikszym growlem. A na końcu zaśpiewać to od tyłu. Zapowiada się to ciekawie. Zobaczymy, co z tego w ogóle wyniknie. Premiera już w grudniu. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku Metal News. W następnym poruszymy temat od autorów setek maili, które otrzymujemy. A mianowicie, jak to jest możliwe, że samolot bez kół wylądował na pasie startowym, i żaden z 200 pasażerów nie ucierpiał, a hanka mostowa wjebała się w serce kartonów i zginęła. A więc do jutra, fani ciężkiego brzmienia. Trzymajcie się z rogatym i AWE! Ale! No i kurwa! Tak było dobrze! A potem zrobimy wpadki przy pilocie! To by było dobre! To nakładu takie... Nie, no to się zostawi. No to by było! To by było! Wpadki! Tylko mój śmiech musi być też nagrywany. Kurwa no! No to ten... Jesteśmy na wizji! Witam Państwa w kolejnym odcinku Metal News. Dzisiaj... No... No właśnie. Nagrywajmy to. Witam Państwa w kolejnym odcinku Metal News. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony celebrytom... O, dobre by było. Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony celebrytom polskiej muzyki, którzy przenoszą się na, uwaga, metal. Zaczniemy od jakże bardzo znany. O, coś w tym stylu. Dobra, dawaj. Dobra, napierdalaj. Ju? No ju, ju. Witam Państwa w kolejnej odsłonie odcinka... No, zadajliście.